Pamiętacie wczorajszą historię dotyczącą kamienicy Ferbera, a także tego, co miało znajdować się na jej elewacji, mianowicie podobizny Adama i Ewy? Dzisiaj króciutko zakończymy ten wątek, no i zobaczymy, co dalej. Zacznijmy jednak od tego, że ta prawdopodobnie demoniczna płaskorzeźba została przeniesiona nad drzwi gdańskiego ratusza. To właśnie tam w 1879 roku swoją pracę wykonywał malarz, wybitny wręcz malarz, Aleksander Gryglewski. Pracował on m.in. przy, i tutaj centralnie, subiektywnie powiem, niezwykle przepięknej wewnętrznej sali Rady Miejskiej Ratusza. Swoją drogą, jak będziecie kiedyś w Gdańsku, koniecznie musicie ją zobaczyć, a zwłaszcza jej sufit. To jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy materialnych, takiego powiedzmy dorobku kulturowego, jaką widziałem w ostatnich latach. Gdzie tutaj jednak ta straszna historia, zapytacie? No to posłuchajcie. Tenże malarz w pewnym momencie wyskoczył z okna budynku wprost na bruk dziedzińca. Powszechnie uznano to za samobójstwo, jednak ludzie gadali. Domyślali się, że ma to związek z tym, że na elewacji ratusza umieszczono demoniczne wizje Adama i Ewy. No i tutaj pytanie do was. Bardziej skłaniacie się do tego, że mamy tutaj jakąś warstwę metafizyczną, coś, co jest po prostu niewytłumaczalne, że owy artysta na przykład słyszał niepokojące głosy? Czy też skłaniacie się ku opcji drugiej, mianowicie, że borykał się on z ogromną depresją po stracie żony, a także z równie wielkimi kłopotami finansowymi? Patrząc na to z perspektywy współczesnej, gdzie owa choroba, tak nazywam depresję chorobą, zbiera ogromne żniwo w społeczeństwie, osobiście skłaniałbym się ku opcji właśnie tej bardziej realistycznej. Niepodważalnym faktem jest natomiast to, że ostatnim dziełem tegoż artysty było właśnie piękne, wręcz niezwykle cudowne wnętrze sali czerwonej, a także to, co stało się z wizerunkiem Adama i Ewy. One to, prawdopodobnie na całe szczęście, spłonęły podczas jednej z wojen. Okej, to tyle jeżeli chodzi o tę historię. Wiem, że słuchają mnie ludzie z Gdańska, ale oczywiście też nie tylko. Dajcie mi znać, czy takie króciutkie ukazanie historii niektórych miejskich legend w ujęciu lokalnym jest dla was interesujące, czy lubicie takie krótkie strzały, dosłownie na chwilę, czy wolicie kilku, kilkunasto, a może kilkudziesięciominutowe materiały. Na ten moment to tyle. I ewentualnie do usłyszenia.